Witam. Kolejny sprzęt, jakim jest partner Kolibri. Fajna, mała podkaszarka. Bardzo lekka, wygodna. Wymieniłem świecę na nową. Na tamtej nie było iskry. Znaczy była, ale tak by jej nie było. Co zauważyłem, to już to, że pompka gaźnika już nie zaciąga paliwa. Może być wina przewodów, które są już też kiepskie. Może nie zasysać. Może być wina gaźnika, który już też jest strasznie brudny. Będziemy go rozbierać i czyścić. Po psiknięciu z samostartem kosiarka się odezwała. Silnik się odezwał. Jest nadzieja, że to jeszcze pochodzi. Kiedy mamy ściągnięty gaźnik, możemy sobie skontrolować stan tłoka, przynajmniej od strony gaźnika. Jeśli ktoś by chciał, można odkręcić tłumik i też sprawdzić, jak ten tłok i cylinder wygląda. Tutaj jeszcze od strony gaźnika zawsze te tłoki wyglądają trochę lepiej. Gaźnik wygląda w ten sposób. Rozkręcimy go na części pierwsze. Umyjemy. Przewody paliwowe zostały wymienione na nowe, silikonowe. Wyczyszczony filtr paliwa. Uszczelniony zbiornik. Zwłaszcza w tym miejscu, żeby nic nie wyciekało. Gaźnik został też umyty. Tak wygląda, wyczyszczony. Niestety nie mam nowych uszczelek, więc nie wiem, razem nic nie wymieniałem. Są założone te, co były. Ale jak widać, już w pompce jest paliwo. I to paliwo już tutaj sobie idzie, więc jest dobrze. Co jest ważne, to żeby nie pomylić wężyków przy zakładaniu. To jest powrót tutaj. To jest powrót, tu jest zasilanie, czyli ten przewód jest z filtrem na końcu i po prostu zasysa paliwo. A tu jest przelew, czyli powrót paliwa, nadmiar paliwa z powrotem do zbiornika. Teraz przykręcę gaźnik i spróbujemy odpalić. Gaźnik przykręcony. Kosa odpaliła na chwilę, ale po chwili gaśnie. Wszystko to już było kiedyś rozbierane. Wszystko luźne, niepodkręcone śruby. Ale to, co ciekawego widać z tej strony, czyli od strony tłumika, są rysy. No to już nie będzie miało kompresji. O dziwo, że w ogóle odpala. Tak to wygląda tu z tej strony. Widzimy tutaj wał. Kawałek korbowodu. O. Ale spróbujemy to jeszcze jakoś może uruchomić. O, jak ładnie widać tutaj rysy. Od strony ssącej, czyli od drugiej strony, tam też na coś się pojawia, jakieś rysy, chociaż ciężko z tego miejsca to zobaczyć. No nic, chyba jednak
kosiarka pójdzie na straty, ale jeszcze spróbujemy coś z tego zrobić. Kosiarka poskręcana. Spróbujemy. Ja już odpaliłem wcześniej. Nawet na tak podtartym tłoku daje radę. O dziwo, bo ja już ją spisałem na straty. A jeszcze coś z niej będzie. Może jakiś czas pochodzi. Także kolejna udana naprawa. Także do zobaczenia. Na razie. Hey.